Witam Państwa i dziękuję, że zechcieliście przyjąć zaproszenie na dzisiejszą konferencję. Jak Państwo widzą, z Waszego punktu widzenia naukowego, ale i praktycznego, czy punktu widzenia przedsiębiorców, urzędników, rolę samorządów na lokalnym szczeblu? Wieloaspektowa edukacja. Myślę tutaj o edukacji społeczności lokalnej. Duże znaczenie z takiego naszego punktu widzenia, z punktu widzenia tych procedur, mają właśnie organizacje pracodawców i takie organizacje jak Państwo Stowarzyszenia. To, co my robimy, powinno być realizowane tak naprawdę przez samorządy. Z strony naszego urzędu raczej nie będzie problemu z uwagi na statystyki, które były przekazane na prezentacji. U nas jako pracodawca przychodzi, ma zapotrzebowanie na pracownika, mówię, że potrzebuje tam dwóch, trzech, pięciu, no to on stara się zorganizować, tylko przywodzi papiery, ja mu wypełniam, idę do biura pracy, no i wtedy mam odejść.